Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku zabieramy Was na wycieczkę do naszego klienta, który zamontował naszą pompę w październiku zeszłego roku, przepracowała cały sezon grzewczy. Ile zużyła w domu nie do końca skończonym, nie do końca zaizolowanym, dowiecie się z odcinka. Chodźcie z nami. Tak jak obiecaliśmy, naszym gościem jest nasz klient Grzegorz. Witam Grzesiu. Witam. Widzicie Państwo dom za nami, który jest nieskończony, w którym dopiero w sumie przeprowadzasz termoizolację zewnętrzną. Ocieplasz styropianem, ale pompa chodzi od kiedy? Od 10 października. 10 października był montaż pompy, czyli mamy cały sezon grzewczy za sobą, plus wiosnę, lato, kiedy grzeje. Dokładnie. CWU. Zapraszamy do kotłowni po więcej szczegółów. Pierwszym, co rzuca się w oczy po wejściu do tak zwanej kotłowni, teraz to nazywa się maszynownia, to nieprawdopodobna ergonomia. Ja nie jestem facetem potężnym. Widzicie Państwo, że tutaj dosłownie kilka metrów kwadratowych i mamy pełny system ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej. To jest wszystko. Nie ma składowiska opału, nie ma pieców, nie ma brudu. Pomieszczenie obok ganku, które jest taką maszynownią tutaj u Grzegorza, czy tam składzikiem. Grzegorz, o domu powiemy na początek. Lata budowy, metraż, izolacja. Lata budowy, początek 21. Do dziś w sumie, bo tak, wprowadzam tak, widzieliście, termoizolację z styropianem 15 cm, pustak 24 cm, ocieplenie stropu 2 razy 10 cm styropianu, okna trzyszybowe. Domek jednokondygnacyjny. Tak, domek znaczy jest jednopoziomowy. Mógłbyś sobie tam zagospodarować, na razie tak, tego nie potrzebujesz. Tak, tak, ogólnie to jest jednopoziomowy budynek. I podłogowa. I podłogowa na całości. Liczba mieszkańców, ilość mieszkańców? 4 osoby. 4 osoby, rodzina z 2 dzieci. Zasobnik CWU 250 litrów wystarcza? W zupełności. Bufor, setka do defrostów? Tak, bardzo pomaga właśnie w pracy całego systemu. No, no i metraż jaki? Metraż 120 metrów kwadratowych. No tak jak Państwo widzieli na początku, pewnie teraz widzicie dom na przebitkach. Dom nie jest w pełni zaizolowany termicznie, bo robisz elewację. Dokładnie. Styropian 20, 15. 15, tak. Więc zużycie tej pompy podczas minionego sezonu grzewczego będzie nieco przekłamane, ponieważ dom jest niezaizolowany do końca. Ale jakie to zużycie jest? Grzegorz ma podlicznik, mamy też licznik na pompie. Grzesiu, pompa pokazuje 2773 kWh od 10 października do dziś. 24 lipca, no teraz wiadomo, że czerwiec, lipiec, ona nie pracuje, tylko trochę tam CWU. Teraz akurat pracuje, bo robi chyba odgrzybianie, dezynfekcję, tak, bo tak, widzę, tak, że jest 60 stopni. Na liczniku zużycie 2769, tu 2773, elektroniczny licznik pompy przekłamał dane, zawyżył troszeczkę. 4 kWh. 4 kWh. No, pytacie często Państwo, czy jest sens montować podlicznik? Tak, jednoznacznie to polecamy, bo to nie są drogie rzeczy, ale te nasze liczniki korzystające z naszego algorytmu solowskiego, no nie przekłamują, tutaj delikatnie zawyżyły, czasem zaniży. Na objętości 3000 kWh te 4, czy 5, czy 10, no nie ma żadnego znaczenia. Grzesiu, może to być zaskakujące dla ludzi, no, którzy oglądają 3000 kWh od października do lipca. No co prawda jest podłogówka, dom jest jednokondygnacyjny, także to zużycie na pewno nie byłoby wysokie, ale jest zatrważająco niskie, powiedziałbym. Więc jaka temperatura? Mieszkaliście w 15 stopniach, czy...? Nie, ustawione mieliśmy 21 stopni. Taka 21 stopni. Tak. W nocy było 20,5 ustawione, zadane, a na dzień 21 stopni. No to chyba jesteś zadowolony. Tak, tak. I właśnie czekam teraz na ten sezon grzewczy, gdzie pojawi się jeszcze docieplenie, także powinno być dobrze. No to chyba tyle, drodzy Państwo. Wszystkie dane żeśmy podali, w razie czego pytajcie w komentarzach pod tym filmem, gdyby coś interesowało Was. Grzesiu, dziękuję. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony w kolejnym sezonie. Myślę, że tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia.